Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk i witam Cię w kolejnym odcinku z Jak budować Minecraft na moim kanale. Dzisiaj, zgodnie z tym, co było widać na miniaturze, zbudujemy sobie stację benzynową w Minecraft. Jeżeli już teraz ten projekt Ci się podoba, to doceń moją pracę, zostawiając w pełni darmową subskrypcję, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów, a tym samym pomożesz mi rozwijać dalej mój kanał. Możesz również zostawić łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, z pewnością Ci na niego odpowiem. Jeśli nie wierzysz, zobacz poprzednie materiały. Jako że nie będę pokazywał, jak udekorować tą stację benzynową, no to wejdę już tutaj teraz na starcie i Wam pokażę. Po prostu tutaj zrobiłem takie najprościej, jak się tylko dało tak naprawdę zrobić, no bo co tu udekorować tak naprawdę w stacji benzynowej, nie? Tu zrobiłem nam taki stolik po prostu, gdzie możemy sobie usiąść, coś skonsumować. Tu oczywiście mamy taki regał, taki standardowy, zwykły, gdzie tam możemy sobie podejść i coś po prostu sobie podnieść, żeby podejść do kasy i od razu zapłacić, jakieś takie przekąski i tak dalej. Tu poustawiałem ramki, w które możemy powkładać sobie przedmioty. Tutaj oczywiście też mamy coś takie a la lodówki i tak dalej, no i tu z tyłu również mamy miejsce na to, żeby sobie powstawiać jakieś czy miksturki, czy cokolwiek, no i tu oczywiście do przygotowywania hot dogów koniecznie piecyk musi być. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o dekoracje, to w zasadzie tyle, a no jeszcze oczywiście tutaj zrobiłem pomieszczenie takie, wiecie, socjalne, gdzie siedzi sobie pan kierownik i sobie zarządza wszystkim, nie? Także coś takiego tutaj nam zrobiłem. Moim zdaniem wygląda to spoko. Jeżeli chcecie to udekorować jakoś inaczej, to oczywiście możecie jak najbardziej. Co tylko sobie chcecie, to sobie tu zbudujcie. Jeżeli chodzi o listę materiałów potrzebną do zbudowania tej stacji benzynowej, to w tym momencie wyświetla się ona Wam na ekranie. Jak widzicie, troszkę tego jest, ale myślę, że jeżeli potrzebujecie takiej stacji do Waszego miasta, czy do Waszego miasteczka, czy czegokolwiek, co budujecie, lub po prostu chcecie sobie taką zbudować for fun, to na pewno Wam się to przyda. Teraz z kolei wyświetlają Wam się wymiary samej stacji benzynowej. Jak widzicie, te wymiary nie są jakoś zbyt złożone, także bez problemu każdy, dosłownie każdy sobie z tym budynkiem poradzi. Pamiętajcie tylko, że wszystkie wymiary, jakie ja podaję, są zawsze od tego bloku do tego bloku, od tego bloku do tego bloku, od tego do tego i tak dalej, nie? Także myślę, że to będzie dla Was bardzo pomocne w przybudowaniu tego obiektu. No i oczywiście, jak zawsze, będziemy sobie budowali ściana po ścianie, czyli zaczniemy sobie od tej, później tak, tak, tak i tak. Tutaj tak samo, później jak przejdziemy do tej typowej już stacji, gdzie będziemy tankować, no to również zaczniemy sobie tak, 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 tak. Także co, bez dłuższego przedłużenia zacznijmy może budować. Zacznijmy sobie w takim razie od pierwszej ściany. I tutaj zaczniemy sobie tak, o, tu zrobimy sobie na 3, robimy 4 odstępu, znowu na 3, 4 odstępu. No i tutaj tak naprawdę sobie dociągamy do końca, bo to będzie nasza pierwsza ściana. Coś takiego tutaj robimy elegancko. No i tutaj już będziemy robili sobie dach, czyli dach sobie przeciągamy tak naprawdę tutaj dotąd. No i tu już odtąd, tutaj jak mamy jedną kratkę przed tym filarem, no to już zaczynamy sobie robić z białego coś takiego. No i tutaj oczywiście dostawiamy sobie krawężnik w taki oto sposób i tak naprawdę pierwsza ściana stacji benzynowej jest już gotowa. Druga ściana wcale nie jest trudniejsza, ponieważ tu mamy lite szkło na całej ścianie, więc tak naprawdę tutaj podnosimy tylko filar, no i możemy sobie oczywiście zrobić coś takiego elegancko, no i tutaj już zrobić sobie znowu coś takiego, co będzie nam zachodziło na tamtą stronę, nawet możemy sobie w taki oto sposób zrobić i przejdźmy teraz tutaj do tej ściany. Ona również jest bardzo prosta, ponieważ to robimy na 4 odstępu, coś takiego, znowu, no i tu już tak naprawdę dalej ustawiamy sobie wszędzie biały beton, jest to naprawdę, no, stacja, nie sądziłem, jak zaczynałem projektować tą stację, nie sądziłem, że ona będzie aż tak prosta do wykonania. No i tutaj sobie robimy coś takiego, powiedzmy dotąd. Ok, tu dalej możemy sobie już pociągnąć oczywiście biały beton i to już tak naprawdę tutaj po tej stronie mamy zrobione. Przejdźmy sobie do ostatniej ściany. Ostatnia ściana będzie nam się troszeczkę różniła, ponieważ tutaj będziemy sobie robili coś takiego, że tutaj na początku robimy sobie całą ścianę w taki oto sposób. Tu możemy sobie zrobić okno oczywiście, no i tu zabudowujemy do końca w taki oto sposób. I tu możemy sobie już pocisnąć dalej z białym betonem w taki oto sposób. Tu możemy sobie jeszcze, powiedzmy, w tym miejscu zrobić jakieś okno w taki oto sposób, nie? No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o wszystkie ściany, to mamy je zrobione. Jeżeli chodzi o podłogę, to podłogę tutaj robimy z białego betonu. Ja sobie to zrobię komendą, żeby po prostu było szybciej, żeby nie marnować waszego czasu. Ok, mamy coś takiego. No i teraz pozostało nam zrobić jeszcze tutaj miejsce na pomieszczenie socjalne. Czyli ja sobie pamiętam, że tu robiłem coś takiego, że tu się mieściło to. No i tu było to pomieszczenie socjalne, które szło jakoś w taki oto sposób. Może nie aż tak, bo tu się miało na dwa być w środku. Ok, coś takiego, żeby tu było to nasze pomieszczenie socjalne. I mamy to tak naprawdę gotowe.
No i co? Teraz pozostaje nam zamknąć to wszystko. No i teraz na pewno będziemy potrzebowali miejsca na świetliki, nie? No ja sobie świetlik jeden zrobiłem na pewno tutaj. Tu chciałem mieć celowo jeden świetlik, który będzie wyglądał mniej więcej w taki oto sposób. Możemy go sobie oczywiście przeciągnąć dalej, jeżeli nam na tym zależy. No i tu oczywiście jeszcze jeden świetlik sobie zrobiłem. Na początku sobie zakryłem tutaj te narożniki wszystkie, żeby to mi się ładnie zazębiało. No i tutaj po tym oczywiście jeszcze raz sobie zrobiłem coś takiego. Ciach, ciach. I tu miałem kolejny świetlik i tak naprawdę teraz pozostaje nam zamknąć całą resztę. I tak naprawdę jeżeli chodzi o budynek, w którym będziemy rozliczali nasze finanse związane, no i ogólnie prowadzili sprzedaż tej naszej naszego paliwa, no to mamy to już tak naprawdę zakończone w tym momencie. Okej, coś takiego. No i oczywiście tutaj jeszcze szkło w taki oto sposób, żeby nam się to wszystko ładnie zgadzało. Okej, i to mamy tak naprawdę zrobione. Wejście oczywiście możemy sobie zrobić w tym miejscu. Ciach, ciach, nawet musimy zrobić sobie w tym miejscu. Tu oczywiście wypełniamy szybami. Ja teraz stryknę palcami i wypełnię wszędzie te miejsca, gdzie wiem, że będą szyby, czyli tutaj to, to, to i tak dalej, bo bez sensu tracić wasz czas na to. Okej, to mamy zrobione. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to ja sobie na pewno zrobiłem coś takiego tutaj. Tu oczywiście również zrobiłem sobie oświetlenie w tym miejscu. No i tu gdzieś również wypadałoby nam zrobić oświetlenie, żeby po prostu nam to tu wszystko ładnie było doświetlone, żeby tu nie było tak ciemno i ponuro, nie? To myślę, możemy zrobić coś takiego, to nawet przesunąć, o, coś takiego zrobić, to wtedy też przesunąć i zrobić tu, żeby było tak bardziej symetrycznie, to wtedy to też już, żeby była symetria. Okej, mamy coś takiego i mamy to oświetlone, wszystko jest git. Także budynek mamy już skończony. Mając skończony budynek nie oznacza, że mamy skończone wszystko wkoło niego, prawda? Więc przejdźmy teraz do miejsca, w którym cysterny będą tankowały nasze paliwo zakupione do naszego głównego zbiornika tutaj z tym. Czyli musimy zrobić takie to stanowisko dla cystern, gdzie cysterny będą mogły nam tankować paliwo do naszych zbiorników. I tutaj robimy po prostu coś takiego, że robimy cak i tutaj oczywiście robimy zawory, które są zrobione w taki oto sposób i już mamy to miejsce do tankowania przygotowane. Przejdźmy teraz tutaj, ponieważ wypada jeszcze zrobić nam jakiś taki mini parking dla samochodów, nie? I teraz tak naprawdę licząc odtąd mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na piątej kratce zaczynamy sobie tutaj robić coś takiego do tego słupa. Później odtąd robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No i tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. I tak naprawdę tu już mamy zaznaczony cały ten nasz system, gdzie będziemy mieli parking i ogólnie wszystko wokół naszego budynku. No dobra, ale skoro nasz sklep mamy już gotowy, no to teraz czas przejść do stacji benzynowej. No i teraz tak o, odtąd robimy 9 odstępów, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 10 kratce robimy na 5, 3, 4, 5. Robimy 7 odstępów i na 8 kratce robimy 1, 2, 3, 4, 5. Robimy znowu 7 odstępów w bok i robimy na 5, 3, 4, 5. No i tutaj znowu 7 odstępów, 1, 2, 3, 4, 5. Coś takiego mamy gotowe. Teraz przednia ściana. Tutaj robimy coś takiego. Ok, z jednej, z drugiej strony. Tu dostawiamy oczywiście kociołki. Ciach. Ciach, mamy coś takiego. No i teraz przechodzimy wyżej. Wyżej robimy coś takiego, że tutaj robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, o, tutaj dotąd. Tak naprawdę musi wszystko wystawać na lewo i na prawo o cztery, czyli tutaj jak to mamy, to dostawiamy sobie jeszcze raz, dwa, trzy. Jezu, tak szybko to mówię, że mi się plącze. Tu u góry robimy cztery. Ok, no i teraz w tą stronę również robimy raz, dwa, dwa, trzy, cztery. Ok, wszystko nam się zgadza. No i tu od dołu dodajemy jeszcze sobie oczywiście kwarcowe półpłytki w taki oto sposób i tak naprawdę przód mamy gotowy, możemy przejść do lewej strony. Jeśli o lewą stronę chodzi, no to będzie podobnie prosto, czyli tutaj sobie po prostu to przeciągamy w taki oto sposób. Ok, tu będzie tak, tak, tu z drugiej strony również sobie przeciągamy. Ok, robimy tak, tak, no i oczywiście musimy zrobić nasze dyspozytory. Dyspozytory robimy w tym miejscu, w taki oto sposób. Oczywiście tu pomiędzy wstawiamy coś takiego i dodajemy sobie nasze obrazy w taki oto sposób. Cyk, cyk, cyk. Ok, no i oczywiście dodajemy sobie z jednej strony te wszystkie takie, wiecie, te wlewy, te pistolety do nalewania. U góry dodajemy sobie jeszcze dywany. Tu oczywiście dodajemy również, cyk, coś takiego. Tu robimy teraz raz, dwa,
Okej, okay, nawet na 3 możemy coś takiego zrobić, żeby tu było jeszcze 4, okej, okay, na łączną długość 4, ty patrzcie, 4 mamy białego, nie? No i teraz przeciągamy sobie dotąd, tak naprawdę i kolejną stronę tak naprawdę mamy w pełni gotową, możemy przejść sobie tutaj do tej strony, gdzie będziemy dalej budowali. Tutaj z kolei będzie troszeczkę prościej, ponieważ tu sobie czerwony dociągamy dotąd, teraz robimy ciach, tak żeby się zgadzało z tamtą odległością, no i tu do końca przeciągamy sobie oczywiście biały, tu oczywiście robimy raz, dwa, trzy, cztery, ok. Dodajemy sobie oczywiście ponownie nasz, tutaj to takie, wiecie, do tej zmywaczki okien, nie pamiętam jak to się nazywa, zmywaczka okien, tak czy siak wiecie o co chodzi. I teraz skoro to mamy, przechodzimy tutaj do naszej ostatniej strony. Ostatnią stronę robimy również w taki sam sposób jak poprzednio, czyli tutaj przeciągamy sobie dotąd, powiedzmy do połowy. Tutaj nawet może, żeby tak nie było typowo do połowy, to zróbmy sobie o coś takiego, żeby była lekka dominacja tego czerwonego. Tu oczywiście wszędzie dodajemy sobie jeszcze nasz kwarc od dołu, bo to musi wszędzie być elegancko, żeby to nam się tutaj ładnie zgadzało wszystko. No i tu wracając, robimy znowu dyspozytory w taki sam sposób. Czyli robimy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, ojej, nie przesadzaj Patryk, raz, dwa, trzy, cztery, elegancko, tutaj dla odmiany dodamy z lewej strony, oczywiście monitory dodajemy z obu stron, ponieważ z obu stron będzie można tankować, u góry dodajemy sobie coś takiego i to już tak naprawdę mamy zrobione. Teraz musimy jeszcze dodać sobie tutaj wszystkie inne rzeczy, czyli tutaj u góry musimy przejść do tego, żeby zrobić sobie to wszystko ładnie, pięknie. Na początku oczywiście tu sobie to łączymy, ja sobie zrobię to w taki oto sposób. Okej, okay, no i teraz tu będziemy musieli zrobić oświetlenie, no to skoro tu będziemy musieli mieć oświetlenie, to ja bym zrobił coś takiego, albo nawet inaczej, zrobił tak, o, że tu mamy cyk, coś takiego, tu dodajemy jeden, okej, okay, tu sobie to rozwalamy i tu będziemy mieli takie, wiecie, łączenia, myślę tak spokojnie odtąd, zrobimy sobie, to będzie raz, dwa, żeby tak było, wiecie, tu będzie raz, dwa, no to jeszcze musimy trochę zmniejszyć moim zdaniem, żeby to nam się zgadzało, to ok, tu teraz będzie raz, dwa, trzy, to nam się zgadza elegancko. Teraz od tej strony przechodzimy sobie, również robimy w ten sam sposób, tutaj o, dociągamy coś takiego, żebyśmy tu mogli zrobić spoko oświetlenie, no i tu będzie raz, dwa, no i trzy, wszystko nam się zgadza, super. To oczywiście robimy w ten sam sposób. Ok, ciach, no i tu w ten sam sposób sobie to przeciągamy. Ok, mamy coś takiego, to mogę sobie już usunąć. No i teraz całą górę możemy zamknąć białym betonem. Ja to sobie zrobię komendą, żeby było prościej. Elegancko. White. Concrete, ok, to mam super zamknięte i mam przygotowane sobie tutaj dół. I teraz co tu z tym dołem robimy? No jeśli chodzi o dół, no to na początku zróbmy sobie oświetlenie, które będzie tutaj w taki oto sposób połączone. Ciach, ciach. Tu w sumie możemy zrobić nawet o coś takiego, żeby tu się tak troszkę bardziej rozpraszało to światło. No to tutaj zróbmy również tak samo. Ciach, ciach, ciach. No i tu, żeby to światło również nam się trochę bardziej rozpraszało, no to już jak wszędzie robimy, to zróbmy i tutaj, żeby on był w taki oto sposób. Ok, no i tu również na środku akurat nam się będzie zgadzało, myślę, czekajcie, tu będzie środek, ok, ciach, no to tu będziemy sobie wybijali raz, dwa, trzy, coś takiego, czyli mamy trzy odstępu z jednej, trzy odstępu z drugiej, wstawiamy sobie latarnie morskie, no i tu oczywiście dodajemy sobie coś takiego, żeby to nam się przykryło. I teraz tak o, musimy sobie jeszcze zrobić zarys, ponieważ tutaj odtąd robimy raz, dwa, trzy, ciach, no i tutaj będziemy sobie robili taki zarys dookoła, powiedzmy, żeby tu wszędzie było na trzy. Ok, także zróbmy to sobie dookoła, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na piętnaście, tutaj znowu robimy raz i odtąd znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzynaście, w tym wypadku trzynaście, tutaj znowu ciach, ciach, tu będzie 15, to już wiemy, elegancko.
No i tutaj pozostaje nam ostatnia trzynastka do zrobienia, żeby nam się tu wszystko ładnie wypełniło. Ok, no i teraz to sobie wypełniamy całość stone'em. Ok, no i oczywiście musimy jeszcze zrobić tutaj te podpórki na to, żeby włożyć tą szczotkę do czyszczenia szyb. Z jednej, z drugiej strony, elegancko, ciach. No i tu oczywiście możemy jeszcze sobie dodać banery, żeby to nam ładnie wyglądało. Taki detal, ale zawsze to troszkę lepiej wygląda. Mamy coś takiego i tak naprawdę naszą stację benzynową mamy już zrobioną. Czego mi osobiście jeszcze tutaj brakuje, to jest ten, wiecie, wskaźnik cenowy. Czyli tutaj robimy sobie w tym miejscu, powiedzmy, nie wiem, to już zrobicie jak uważacie, bo ja tu sobie zrobiłem tak, że to po prostu zrobiłem 3 odstępu na asfalt. 3 odstępu na asfalt i później stąd zrobiłem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu 3 odstępu i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i później tutaj zrobiłem sobie tą tablicę, która wygląda tak, że podniosłem sobie to na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coś takiego sobie zrobiłem, 7, cyk, 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 żeby całość była na wysokość 8, no i teraz zrobiłem sobie 1, 2, 3, 4, 5, elegancko, tu powstawiałem ramki, no i kolorem, no to tu mamy diesel, tu mamy jakaś benzynka, tu jakieś jeszcze coś innego, tu mamy sobie gaz, o cyk, w taki oto sposób, no i z drugiej strony oczywiście tak samo wskaźniki na ceny, no i ustawiamy sobie frame'y i podobnie tak samo ustawiamy sobie cyk, cyk, cyk i tutaj cyk, to mamy zrobione, no i teraz jedyne czego nam brakuje to naszych banerów ozdobnych. No to teraz tak, żeby zrobić na koniec nasze banery, które będą odzwierciedlały logo naszej stacji, na początku oczywiście dajemy sobie tutaj kwiatuszka, robimy sobie flower charge'a, elegancko wchodzimy sobie teraz tutaj, bierzemy sobie nasz baner, robimy na początku troszeczkę białego i teraz tak, lecimy od dołu, robimy sobie trójkąt, czyli tutaj mamy trójkąt, ciach, teraz dajemy sobie czerwony, robimy sobie o cyk to, ciach, teraz dajemy znowu biały, od góry dajemy prostokąt, ciach, coś takiego, dajemy kolejny czerwony jako trójkąt, tym razem od góry wcięcie, ciach, super, to już mamy, teraz dajemy sobie naszego flower charge'a, o, może nie to, tylko dajemy sobie coś takiego, o, elegancko, to sobie ściągamy i na końcu dodajemy sobie jeszcze kropkę, ciach i mamy nasze logo gotowe. No i teraz po prostu sobie przyklejamy nasze logo w miejscach, które uważamy za stosowne, w których nasze logo powinno być widoczne. Tutaj o, cyk, elegancko i tak naprawdę wszystko mamy już gotowe. Pozostało jeszcze zrobić asfalt, ale teraz stryknę palcami, bo tutaj po prostu zrobiłem dookoła. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to zrobiłem, to tutaj sobie po prostu zrobiłem w ten sposób. Tu wszędzie zrobiłem na 3, tu ma iść na 3. Tutaj również ma iść na 3, tutaj również dookoła ma iść na 3, tutaj powinno iść na 3, na 3, na 3, asfalt powinien iść aż dotąd i tu również powinien iść na 3, no i tu również na 3. Także to jest bardzo proste do zrobienia, po prostu wystarczy to zrobić tak jak pokazałem, nie? Także co, ja pstryknę palcami i ten asfalt się zrobi, żebyśmy już mieli tutaj komplet, żeby zobaczyć, jak to będzie finalnie wyglądać. No i dobra, i tak naprawdę wszystko tutaj mamy zrobione. Ja wiem, że niektórzy mogą płakać, że nie wiedzą, jak zrobić ten asfalt tak jak ja, a chcą mieć dokładnie tak jak ja. Spoko, proszę bardzo, tutaj dla was przygotowałem. Możecie sobie teraz policzyć wszystko, co i jak, gdzie, co, po co, na co jest. Tutaj ja już nie będę tutaj na to nakładał żadnych wyników, ani nic, pomiarów. Możecie sobie zestawić po prostu moje wymiary z tym, co teraz tutaj widzicie i policzyć sobie kratka po kratce, ile, co, gdzie, jak powinno być. Moim zdaniem powinno być to dla was pomocne. Możecie sobie zatrzymać, możecie sobie zrobić zdjęcie, policzyć sobie samemu na ekranie, jak wolicie, tak zrobicie. A teraz, jak widzisz, w pełni gotowa stacja benzynowa wpleciona w krajobraz prezentuje się naprawdę, naprawdę świetnie.
Jak zawsze kwestia tylko dobrania dekoracji do biomu i budynku. Tak jak mówiłem, jeżeli ten projekt Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw w pełni darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Będzie to mega pomocne, jeśli dodatkowo zostawisz łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Możesz na przykład napisać, co mam zbudować w kolejnym odcinku. Co więcej, możesz również wpaść na mojego Instagrama, X-a i Discorda, do których link znajdziesz w przypiętym komentarzu. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się projekt, który zbudowaliśmy ostatnio. Widzisz go również teraz w tle. Z kolei po lewej stronie widzisz film dopasowany przez YouTube specjalnie do Ciebie. Szansa na to, że Ci się spodoba, wynosi aż 90%. Obejrzyj sobie ten odcinek, który bardziej Ci przypada do gustu. Z mojej strony to już wszystko i bardzo Ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia na shortsach we wtorek, środę i czwartek oraz na kolejnym odcinku już w piątek. Cześć!